Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z PSA 16. Dalej trwa kampania oczywiście UEFA Euro. Dostajemy teraz dziennie po 10 tysięcy GP. Już sobie to odebrałem. I mamy 27 tysięcy i zrobimy sobie opening. Wczoraj jeszcze wieczorem zagrałem pierwszy mecz w dywizji 6 z kolesiem, który miał rating 520 i 9-0 wpadło. Sobie gościu w ogóle sobie nie radził z tym, co się działo na boisku. Jeszcze z agenta, z tego scouta wyleciała złota piłka, ale rating 65 chyba, więc od razu go sprzedałem. Dobra, mamy 30% szansy na trafienie legendy. No i lecimy. No nie udało się. Lafata, Sparta Praga. O, ja sobie go zostawię. I jeszcze jeden. Teraz musi być czarna. Cholera. Tak nie bardzo. Dobra, niech se tam zostanie. No i dupa. Dupa nie opening. Dobra, zagramy se mecza. Rating ciągle rośnie. A wczoraj był 520 i 9,0, więc nie ma co się stresować. O, jakiś rusek. Jackson Vitolo. Pastore Ketira. No, skład ma lepszy. Ale nie takie mecze się już wygrywało. Dobra, lecimy. I pięknie. Porobieni.
Spróbujemy teraz za rożnego trafić. Kurde. Jeszcze jeden. O, było blisko. Zaś znowu było blisko. Pięknie. Za mocno. Co jest? To niedobrze, niedobrze. Ładnie, ładnie to zrobił. Spokojnie.
they've certainly goalies. Trzeba to wygrać. Czemu tak mocno? Karny. O kurde. Ja nie miałem innej opcji. Musiałem sfaulować. Dobra, się nie ruszą. Prawdopodobnie nie będzie umiał strzelać i strzelić środek. Gadoch. Czemu on nie dobiegł do tej piłki? Co on zrobił? Dobra, lepiej dla nas. Tak jest! Piękny. O to chodziło. O, nacisem. Pięknie. O to chodzi. Kur...
Co oni to zrobili? Co to za podanie? Rośnie pięknie. Tak jest! Czerpnie. Pięknie. Wychodzi z gry. Chyba nie. Co oni robią? Muszę się ogarnąć. Teraz nie ma obrońcy. No, brakuje. Pięknie. I wypał. Co tam? No. Katira, very firm in standing his ground there. It is a tough full contact contest. Czemu te przyciski się zapamiętują? Mogło być 4, ja. On się zapamiętał. Przycisk. I podał zamiast strzelić. Jakie podanie. Mamy wygraną 3-1 z ratingiem dużo wyższym. No
Scouta otworzymy. Na nic więcej nas nie stać. O, nie ma slotu. No to sobie zostawimy. Zrobimy z tam porządek. Bo teraz zrobimy porządek jeszcze. Najsłabsze ogniwa trzeba po prostu wypieprzyć. Zobaczmy sobie tego CF-a. Dużo lepsze ma statystyki Fernandez. One na próbę możemy katować jak najbardziej. Czerwienia to taką robotę robi, że on musi być po prostu w składzie. Benitez, mam jakiegoś CB. Nie bardzo. Dobra, to jest wszystko git już. Dobrego napastnika i dobrego bramkarza jeszcze potrzebujemy i ten skład już będzie kompletny. Dobra, ja się z wami na dzisiaj żegnam z PSN. Do następnego. Hejka.